One Man Show. To startujemy z krótką opowieścią, ponieważ tytuły padają, wszystko pada, to tak przyjdzie mi w ten jakiś kolejny piątek, to usiąść przed wami na golasa. No ale dobra, jeszcze się możemy pod tego. Na razie tak podeprzeć trochę piłką nożną, ale jest to cały czas ten serial. Dziękujemy, dziękujemy. Oczywiście, że dziękujemy, pewnie, że dziękujemy. Przynajmniej te pół roku, nawet więcej, 8 miesięcy, będziemy się trochę zastanawiać, jak nam pójdzie. No wiadomo jak, to ja już nie muszę wam teraz opowiadać. Natomiast jak tak patrzę na zdjęcie, bo ja na stadionie to siedziałem strasznie daleko. Jak tak patrzę na zdjęcie naszych fetujących, to tak, to w pierwszym rzędzie, słuchajcie, Linetti, który zagra parę minut i Mila, który zagra parę minut. No ja nie wiem, tak nawet dla przypomnienia zerknąłem, Mila tam w 77 wszedł w meczu z Niemcami, w 88 strzelił na 2-0, w 90 strzelił. Więc ten Naza zbudował sobie jednym kopnięciem taką fajną legendę, no ale w środku, jak taki dobry tatuś. No ale to miło popatrzeć, ale tylko tyle. Ja tylko powiem, nie oceniając tekstów, znalazłem parę takich fajnych grepsików, na przykład jeden. Przy okazji meczu Szkocja-Polska Daily Mail przypomniał, że 6 lat temu Celtic Glasgow starał się wykupić z Lecha Poznań Roberta Lewandowskiego. Agent, który wcześniej pilotował transfery Macieja Żulaskiego i Artura Boruca, wpadł na pomysł z Lewandowskim, ale był zdziwiony, że polski klub oczekuje aż 1,75 miliona euro za szerzej nieznanego napastnika. Nie był przekonany co do zasadności wydania tej kwoty i ostatecznie Celtic pożałował, woląc wydać na Marka Antuana Fortuna. Cholera wie, jak to się czyta. Aż 3 miliony. Co jasno dowodzi, i to jest ładne, że wcale ci Szkoci nie są tacy skąpcy, tylko nie do końca znają się na futbolu. To jest właśnie też tak nawet ładniejsze od moich sformułowań, bo nie, że się nie znają, tylko że się nie do końca znają. Tak. No ale muszę wam powiedzieć, że jak już ta piłka już tak mnie trochę tego, tymi dziękowaniami, tym wszystkim już tak trochę zaczęła osłabiać, to jest kilka przynajmniej fajnych tekstów o Czerczesowie, przy czym, o, jest kapitalny tekst, to wam polecam o Mateuszu Cetnarskim. O Jezus Mary, o Mateuszu Cetnarskim. To domofony tak mają, że głośno dzwonią. O Mateuszu Cetnarskim, o tym, że to jest taki wielki oryginał. No i rzeczywiście, nagle co się okazuje, w jaki sposób piłkarz w Polsce może być oryginałem. Że jeździ rowerem, a nie samochodem, że się nie brzydzi wsiadać do autobusu i tramwaju, bo w Krakowie też są tramwaje. I że jak jedzie do domu, do Kolbuszowej, to nie jest dla niego obciachem wpakować się do busa jakiegoś, czy takiego co międzymiastowego, czy do PKP. No to jest naprawdę rzeczywiście bardzo oryginalne podejście, zważywszy na polską piłkę. Ja bym chciał, żeby coraz więcej piłkarzy się przyzwyczajało do takiego naturalnego sposobu bycia i życia, dlatego że te kariery wiecznie nie trwają i dobrze się nie odrywać. Znaczy pamiętać, skąd pupa wyrasta, tak? Bo jak człowiek tak za bardzo szaleje, za bardzo wariuje, to potem nagle jest mu ciężko się w życiu znaleźć. A to Cetnarski zresztą po sobie poznał, że jedna choroba, druga i nagle można wylecieć na parę lat z piłki. No i wtedy znajomość komunikacji miejskiej się trochę może się przydawać. Ale to o tym Cetnarskim tylko polecam, bo to jako przykład, że dla nas już że ktoś chodzi dwoma nogami, stąpa po ziemi, to już świadczy o tym, że jest jakiś nadzwyczajnie wyjątkowy. Nie, on jest właśnie normalny, a wyjątkowo nadzwyczajni są ci wszyscy, którzy natychmiast, jak tylko strzelą pierwszą bramkę, podają rękę do całowania. Zresztą w Krakowie też mamy takie przypadki ludzi, którym to może grozić. Ale wracając do Czerczesowa, to dużo jest o nim artykułów, oczywiście tam takie wszystkie ocha i tak dalej, ale jeden jest taki całkiem artykuł jak artykuł, ale jedno zdanko, które wam przeczytam, jest cenne, mianowicie pisze nam tutaj Michał Kołodziejczyk, zaraz kichnę, przepraszam.
No i tam. O, już mamy. Stasiek okazał się też fajny na konferencji. Błysnął dowcipem, pogroził paluchem, ale z uśmiechem na twarzy. Śmiał się nawet z debilnych memów, które zalały internet, gdy tylko pojawiła się plotka, że Czerczesow obejmie Legię. Nikogo nawet nie zastanowiło zdjęcie z agentem piłkarskim Mariuszem Piekarskim, który stał za plecami trenera, gdy ten składał podpis pod umową. Leśnodorski poinformował, że Piekarski nie maczał palców w zatrudnianiu Czerczesowa. Przechodził z tragarzami. No proszę. No więc tego, tak ładna sugestia, że tak jak Mario Piekario już opanował Lechię Gdańsk, to teraz istnieje takie przypuszczenie, że przez Czerczesowa może pompować zawodników do Legii Warszawa. No więc Piekario będzie być może niedługo grał mecz sam przeciwko sobie i będzie się zastanawiał, którzy jego piłkarze ograją których jego piłkarzy. To jest takie dosyć zabawne. Ale muszę wam powiedzieć, że mam kumpla, który ma zawodników we wszystkich klubach, ale czy on przez to jest mądrzejszy i czy on by trafił wszystkie wyniki w Buka, myślę, że wątpię. A wiem, że kiedyś próbował. No i ładne zdanko. Jurgen Klopp został nowym menadżerem Liverpoolu. Z miejsca poinformował, że nie jest Jezusem i po wodzie chodzić nie potrafi. Więc to, że Klopp nie jest Jezusem, to wiadomo, bo miał po prostu Lewandowskiego. Historia pokazuje, że miał Lewandowskiego i tyle. Natomiast w Liverpoolu, to kogoż on tam ma? W Liverpool to jest taki klub, który niby nigdy nie będzie sam, a okazuje się, że zawsze wszystkich sprzeda i w końcu ten kibic Liverpoolu zawsze zostaje sam. Bez swoich największych gwiazd. Ale dobra. Powiedziałem o tym, że wszystko się powoli kończy, wszystko pada, a to pod wpływem informacji, że Playboy nie będzie drukował zdjęć gołych dziewczyn. Paradoksalnie nie ma to nic wspólnego z piłką, ale ma, bo wyobraźmy sobie, że jest dużo gazet, które w tych swoich formatach się zupełnie przestały już podobać. Są już jakieś za duże, przestarzałe, no, żeby nie powiedzieć tak, France Football, który daje niby w porozumieniu z FIFA, ale najlepszą nagrodę futbolową indywidualną, czyli złotą piłkę, no to zawsze był nudny i zawsze był brzydki, duży, nieporęczny. La Gazzetta dello Sport to się w ogóle nie nadaje do czytania, nawet nie do przeglądania, zawsze tymi straszyła, tymi dużymi płachtami. A jednak ze względu na tradycję pewne rzeczy się w tej piłce trzymają, tak? I trzyma się i coś, co jest duże, i coś, co jest średnie, i piłka nożna się też trzyma. Za co cześć i chwała bohaterom. Natomiast ostatnim już na tym bohaterom. Natomiast co z tym Playboyem? Playboy mówi, że nie będzie gołych dziewczyn, bo teraz stawia na ciekawe artykuły. No to tak jakby przyznać się, że do tej pory nie było ciekawych artykułów. No prawda, że to troszeczkę nie jest poważne, zważywszy na pismo z tak gigantycznym budżetem. Ja powiem szczerze, nigdy Playboya nie kupowałem, chociaż przez jakiś tam rok, dwa do niego pisywałem. Ale pamiętam, kiedyś pojechaliśmy w trójkę trzech dziennikarzy na Euro i jeden z kolesi Playboya wziął ze sobą i tak rzucił, rozpakowujemy się zaraz po przyjeździe, i rzucił tego Playboya, wyciągnął z walizki i rzucił go przy ubikacji, przy kiblu na podłogę. No i my tacy troszkę zdziwieni, co to tam robi, a on mówi, a to tak na rozgrzewkę, i patrząc porozumiewawczo mówi, też możecie korzystać. No także oczywiście nikt z nas nie wziął tego do ręki, bo w Londynie jest Soho, nie trzeba tam korzystać z jakiejś przetłuszczonej przez kumpla wyświechtanej gazety. Zresztą takich rzeczy to nawet robotnicy w barakowozach nie robią, bo oni sobie wolą na ściankę powiesić, tak? Albo w pakamerce, albo w szoferce. O, to też jest wskazówka. Natomiast te ładne dziewczyny, muszę powiedzieć tak, te na golasa, to powodowały, bo tak się śmiesznie składa, że moje dwie znajome dobre, jedna w tym roku została dziewczyną Playboya całego roku, a jedna poprzedniego roku. I one, mówiąc szczerze, gdyby nie takie ładne sesje,
zdjęciowe, to wy byście nawet nie wiedzieli, że to są takie piękne dziewczyny, że można tyle wydobyć z nich. To by się okazało, że są blade, trochę pryszczate. Więc te sesje zdjęciowe, te nagie, to pokazywały, jak kobieta może być piękna, jak jest ładnie pomalowana, jak jest ładnie oświetlona, jak jest skąpo troszeczkę ubrana, ale tego Karol nie kaszlemy w czasie programu, tego pan Paweł może, zwłaszcza, że jest chory cały czas. I ten, no i więc te dziewczyny, one na tym korzystały. Teraz jak nie będzie nagich z fotografii, to te dziewczyny po prostu znikną z rynku, bo nikt ich nie będzie potrzebował ubranych. Taka jest brutalna rzeczywistość. A te, które w ubraniu, to będziecie widzieli wciąż te same na okrągło. Te, które opanowały cały rynek i one, jak już opanowały kilka wytwórni, takich wytwórni mody, to one już nikogo innego nie dopuszczą. Więc to jest jakby ten pomysł, żeby nie był Playboya, nagiego nie było, to jest tak jakby odciąć wszystkie absolutnie młode talenty. Wszystkie te 19-20-latki, które pokazywały, że nie trzeba do nich Photoshopa, że ona wystarczy, że rozepnie bluzeczkę, a już tam iluś się trafia idiotów, którzy to kupują, kładą na podłodze. Tylko że widocznie wydawcy doszli do wniosku, że już coraz częściej nasi światowi onaniści przytaniają, zamiast wydać tam te parę dolców na miesięcznik, czy w Polsce, nie wiem ile kosztuje, podejrzewam, że kilkanaście złotych, to sobie odpalają Wi-Fi tak gdzieś i tego i karmią się oczami. Więc w nagrodę, że wytrzymaliście te kilkanaście minut i a propos karmienia się oczami, to jest taka opowieść, jak siedzi taki facet playboy na tarasie hotelu Grand w Sopocie. To powiedzmy, że na imię Karol, nie? No i ten siedzi sobie z lornetką i tak lornetuje plażę. I akurat piękna pogoda, rzadkość w Sopocie, no ale tak się trafiło, słoneczna, piękna i tak lornetuje i tak. Te miałem. Te też miałem. O! Te jeszcze nie miałem. Poczekam teraz na wasze brawa, ale dowcip ten niezmiennie mi się podoba, ponieważ jest niezmiennie prawdziwy. Z lornetką czy bez, ale tak wygląda życie. Szkoda, że teraz będzie więcej musiała pracować wyobraźnia.